Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto już drugie spotkanie z grą Bound by Flame. I w sumie nie wiem czemu, ale prawdopodobnie pad mi przestał działać, więc muszę tylko szybkiego zrobić reseta. I uwaga, uwaga, czy teraz zacznie działać? Dobra, działa już. Tak więc, bez zbędnego gadania, trochę pomyślałem nad tym co i jak i stwierdziłem, że w sumie jakkolwiek by nie było różnych ciekawych rzeczy, no, prędkość ataku, moim zdaniem priorytet najwyższy. Nie mam jeszcze kolejny punkt w tym miejscu, co jeszcze... To akurat powiem wprost, wolę poczekać z tym, niż potem żałować. Tak więc idziemy, oczywiście będziemy walczyć szklecikami, gdzie tylko to możliwe. No i w sumie nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć poza tym, że no... Widziałem, że tam... Nie jakby to najłatwiej nazwać. Oglądalność była standardowa jak na... I tak słaby mój wynik. Więc stwierdziłem, że dobra, będę ogrywał tak długo jak mi będzie pasowało i tak długo jak będziecie w sumie chcieli zobaczyć. Czy nawet w sumie... Jak długo będą jakiekolwiek wyświetlenia, niż jak będziecie chcieli zobaczyć, bo czasami wiem, że to... Niektórzy chcą zobaczyć, ale dajmy na to nie mają czasu, czy coś. Ale dobra, nie będę się może nad tym jakoś szczególnie rozwodził, po co. I zajmiemy się może... Już nawet dla samego spokoju, no, po prostu walką, innymi kwestiami. Okej, okay, chwila, to był unik, unik był B, okej. Okay. O, odsłonił się prawie. Prawie się odsłonił. Nie, coś mi mówi, że zaraz tutaj padnę przez swoją nieostrożność. No halo. Wulkan, ty podskakuj do wroga, kiedy cię o to proszę. Ja wiem, że jesteś w stylu trupciela, nie wojownika, więc dla ciebie jest łatwiej, powiedzmy, podchody robić, wziąć tam ciosy z ukrycia, niż walkę twarzą w twarz, no ale proszę cię, jak ci przekazuję, żebyś podskoczył do przeciwnika w momencie, kiedy jesteś, no nie wiem, trochę daleko, żeby zrobić cios, no to wypadałoby się tym zająć, a nie właśnie w miejscu machać tymi swoimi nożykami. W sumie nazywam to teraz nożykami, ja sam przed chwilą mówiłem, że to są sztylety i w ogóle korzystam z tego. A jednak określenie nożyk to jest takie trochę moim zdaniem obraźliwe dla sztyletu. Oj, zaczynam się chyba jakieś większe problemy przy okazji. Dobra. Co, jakiś większy przeciwnik po prostu? Chyba po prostu jakiś większy przeciwnik. Dobra. Wow. Znacznie łatwo go pokonać, jak na razie. Nie wiem, czy to jest może kwestia tego, że... Nawet bardzo podchodzę do tego na zasadzie... Właśnie robienie uników i ciosów. Nie wiem, czy kolejny poziom. Jest stamina, nie. Nie wiem, czy teraz będę jeszcze z tym walczył. Nie, dobra. Tak nie jest. No, okej. Tak, kolejny poziom, no nieźle. Tym razem już naprawdę nie wiem, co miałbym zrobić z tymi punktami. Okej, kolejne jakieś tam przedmiociki. Tak więc, okej. Zobaczmy, ile tego jest. Pewnie znowu dwa. Tak, dwa. No niestety już nie mogę nic zrobić w kwestii prędkości, to... Ja wstrzymam póki co, w tym miejscu tym bardziej, dalej nie znalazłem czego wielkiego, to pewne, na pewno, w sensie pewne, że będę brał, ale jeszcze nie. Tu brakuje mi 7 podniesień, żeby móc wziąć, więc jeszcze nie. Tutaj w sumie nawet nie mam dostępu do żadnej magii, więc nie ma co. A wytrzymałość, no, wydaje mi się trochę słaba, patrząc na to, że... No jednak dostajemy 1 punkt tylko na wszystko. Ale dobra. Może to jest, powiedzmy, tylko mój problem jakiś, że robi jakieś właśnie problemy z czegoś, co w sumie nie istnieje. O, okej. Okay. W sumie to chyba będzie najlepszy wybór, targowanie się. Ale to też nie teraz, bo na razie nie mam dostępu w ogóle do tego. Chyba, że rzemieślnik? A, chociaż nie, bo jeszcze... Nie, nie wiem, dobra, może na razie zamiast się skupić na tym czy coś, co...
najprościej będzie po prostu wziąć i, no nie wiem, skupić się na nagraniu, a potem dopiero na jakichś innych rzeczach. Aha. Czyli, że dostałem zadanie, zanim jeszcze kapitan powiadomił mnie o moim zadaniu, tak naprawdę. Ojejuś, ile tu tego jest? Oj, jestem bliski śmierci przez swoje nieostrożne podejście do tego. Ale nie, ja nie odpuszczę tym. Nawet pojedynczym ekspą czy coś. Nawet jeśli to ma być najgłupsza decyzja w moim życiu, to ja tym nie odpuszczę. Dobra. I został ostatni. Dobra, poradziłem sobie jakoś. Dobrze, może zanim pójdę dalej, robię szybko zapisa. Nie wydaje mi się on być ciężkim przeciwnikiem, ale jednak nigdy nic nie wiadomo. Dobra. W ogóle czas spowalnił, tylko udało mi się zrobić unik bardzo dobrze czy coś. Ale mniejsza z tym. Nie będę się nad tym może zastanawiał szczególnie czy coś. Tylko po prostu... No właśnie. Bijmy, zabijmy tych wrogów. Dobra. Zaczynam, powiem wam szczerze, rozumieć, może nas narzekali. Walka jest wymagająca, ale jak się już załapie rytm, czy jest się ostrożnym wojownikiem, to proszę, no pomimo tego, że mi trafiają czy coś, no to no tak naprawdę ta walka jest tak skonstruowana, że ciężko jest tu przegrywać, więc właśnie zobaczymy może jeszcze, jak to wygląda od strony teraz technicznej i już mamy przeciwników pokonanych, bo jednak czym prędzej chciałbym zdobyć w sumie tą pasję, czy jak to się tam nazywa? 43 na 60, dobra. Już niedługo będzie można to osiągnąć. A teraz biegnij, Wulkaneł. Wejdź do kwatery, przywołań. Oczywiście zamiast mi wejść, to mi zaczęło machać sztyletami. No, właź, właź, Wulkan. Już niedługo, powiem wam szczerze, czeka nas w sumie konkluzja samouczka. I pewien moment, który pokażę nam, jak czarować, tak delikatnie zaspójnuję. Ale na spokojnie, wszystko w swoim czasie. Mhm. No, a tu mamy naszych pracodawców, tak zwanych chyba czerwonych skrybów, jeśli się nie mylę. Którzy dokonują jakiegoś tam rytuału. Ponoć jakiś bardzo ważny, który może ocalić świat, jak to było mówione wcześniej. A ja tam się nie znam, więc... No właśnie. Well now, that must be the fifth time I heard him say that. This stupid ritual is taking too goddamn long. I się zaczynają kłopoty. Shit, here come the hobblers. Darły się u marlaki. A? Ja chciałem powiedzieć, że nas nie ma, ale tu proszę. W ostatnim momencie, jak... Jak niespodziewanie. Oczywiście, jak w każdej scence pokazali nas z mieczem. Co z tego, że ja tutaj ciągle łażę ze szkletami. Aż za bardzo widzisz, tak jak po prostu wiecie. Chcę nam powiedzieć, bierz tego miecza i nie narzekaj. Ale on, ja powiem wam szczerze, nie jestem w stanie się do niego przekonać. Może nie jest aż taki zły, jak... Jak ja to mówię, no ale ja nie jestem w stanie się przekonać. Po prostu te szklety są dla mnie dużo lepsze. I się zepsuło się. I oczywiście, jak mogło być inaczej? Jakieś płomienie piekielne, czy co to było, musiały dotknąć nas. Bo kogo by innego to mogło złapać? I mamy płonące oczy. Po czym cały pokój to się rozpada. Dosyć typowe.
O proszę. No i bestia powróciła. Zobaczymy tylko, jak sobie mam z nią poradzić, bo coś nie spodziewam się, żeby miała sobie pójść od tak po prostu, kiedy nas dopadła już tym razem z pełnym dostępem. No i uwaga, uwaga, uwaga. Się dzieje się? Nie, nic się nie dzieje. Chyba zacząłem pomału też rozumieć kolejny powód do narzekania. Te scenki czy cokolwiek nie są aż takie wspaniałe. Chociaż, dobra, tu jest chyba jakieś wyjaśnienie, czemu on ją zostawił, skupił się na mnie. I proszę, mamy jakiegoś demona. Inaczej mówiąc, to jest właśnie źródło naszej mocy magicznej, czy tam naszej mocy ognia, którą posiądziemy dosłownie jak się scenka skończy. I oczywiście znowu z mieczem. A ja nie chcę miecza, jak już powtarzam po raz któryś. I proszę, mieczyk nam się podpalił. To oczywiście mieczyk. Nie można pokazać żadnej scenki porządnie zrobionej ze sztyletami. Zawsze musi wciągać ten miecz. Mam nadzieję tylko, że teraz mi przerzuci na sztyletanie, żebym musiał walczyć tym mieczem. Okej. Coś dziwnego, przepełnia cię dziwna moc. Możesz teraz korzystać z mocy płomienia, z menu taktycznego. Korzystać z kuli ognia ciśnij LT plus Y, by rzucić płonącą broń. LT plus B. Oczywiście musiał mnie trafić, bo jakby inaczej. Dobra, zobacz może jak to działa. Aha, czyli długo się ładuje, a potem zadaje chyba jakieś obrażenia, prawdopodobnie spore nawet. Oj, nie, co zaraz padnę. Powiem szczerze, nie zdziwił się, gdybym tu padł, po prostu nie ogarniam, co się dzieje się. Poza tym, że moja broń nagle dostała właściwości ognistych, przez to, że... No ten rytuał dał mi właśnie moc jakiegoś demona czy czegoś i... Dzięki temu mogę najprościej w świecie wykorzystywać płomień do swoich celów. Dobra, wiecie co, nie. Zdecydowanie prawdopodobnie muszę coś tutaj innego zrobić, ale nie wiem co. A, czyli po prostu go bić. I do tego jeszcze pozbywać się tych nieumarłych, którzy non-stop tu będą pewnie przeszkadzać we wszystkim. I koniec. Śmierć. Ostatni zapis. Chyba to było niedawno. A, tutaj już bezpośrednio. Idź mi z tym mieczem. Ja chcę moje sztylety. W ogóle zobaczmy, jak teraz będzie, kiedy płomień zarzucę. Nie widzę dużej różnicy. Szczerze wam powiem, właśnie ja dużej różnicy nie widzę. Chociaż może... Może jest, tylko że ja właśnie jestem jakiś taki dziwny, że jej nie widzę. Nie, dobra, jest, to spora nawet. Przy okazji chyba już wiem też, jaki był mój tutaj cel, muszę szybko po prostu... Dobra, jest, to olbrzymia różnica nawet. Tylko gorzej z tym, że co by było, czy nie było, co... Ci ucznicy tak po prostu... No. A, VIP Mixermany zamiast na klucze. Brawo ja. I też nie ułatwiałem zadania. Reszta jeszcze tych nieumarłych, okej, ale ucznicy, powiem wam szczerze, właśnie tak czuję, że są aż trochę przesadne, jak na ten standard. Chociaż dobra, jak gdy używał tutaj mocy ognia, to widzę, że z niczym nie powinno być problemów najmniejszych. Okej. I... No oczywiście miecz. Jakby inaczej. Naprawdę, może przyznam z tym moim mordzeniem, ale coraz bardziej mi się wydaje, że ta gra oczekuje, żeby tutaj użył stylu wojownika, by się skupił na mieczu, czy tam czymkolwiek innym to potem nie było, a nie na tych sztyletach. Ale dobra, ważne, że pokonałem to monstrum. Chociaż nie ukrywam, taki magiczny sposób, że nagle się spopiela cało i spala. No nie kupuję tego, ale okej. Niech będzie, że w ten sposób pokonałem. We don't have time for this, Vulcan. We need to move out before the rest of them get here.
The passes are probably crawling with them already. There's a passage to the other side of the mountain. It will lead us to the swamp. The swamp? Oh, that sounds fun. Hey, did anybody see what I just did to that huge fucking monster? I mean, seriously, I fried that thing. I saved our asses, and you're all just, hey, what's for lunch? I said shut it, Vulcan. No i w sumie, na tym się prawdopodobnie kończy samouczek, czy coś jeszcze będzie? Nie jestem pewien. W ogóle co to za brzydal jakiś? Nie wiem, czy przypomina mi tak trochę jakiegoś kościanego Nasusa, czy coś, czy jakiegoś innego Anubisa. Zresztą, nie wiem. Dobra, nie wiem co się stało, powiem wam szczerze, ale przez jakiś czas widzę, mikrofonu nie wykrywało. I had no choice. No choice? Hast thou even thought of choosing? Thou art fled like a thief, and thou hast left me, a shadow of myself, trapped here in this prison. I did not create this situation. I'm not even sure I understand what has happened. The hour for questions is past. Thou must act. It is I who will suffer for thy cowardice. I who will pay for thine fault. I who will face extinction. And if I must die, if the flame is extinguished, our world will die as well. I will not let the flame die. I am in a war against these necromancers, and at last I have the power to fight them. What dost thou hope to accomplish in this ridiculous human shell? As it is now, it is useless to us. The flame is not a toy for mewing infants. It exists to reign. Its power must not be stolen from thee. We must reconquer the world hard as swiftly as we may. Hey, Vulcan, enough of your daydreaming. Move your ass, huh? Buffalo. No i jakaś kolejna dziwna scenka, w której rozmawialiśmy z tajemniczą istotą zwaną demonem, która właśnie siedzi wewnątrz nas, daje nam moc płomienia czy coś. I nie będę ukrywał, to tyle co wiem o tej grze. Przynajmniej to co znam tak całkowicie i w ogóle. Chociaż już to minęliśmy przez jakiś czas temu, nawet tej wielkiej bestii już nie widziałem. Okay, you hear me? Pull your finger out. Yeah, yeah, I hear you. My head feels like a bomb went off in it. Well, shake it off. We're still not at the end of this stinking swamp, and I'm not gonna carry you all the way to the village. Anyway, how come Hawk isn't the one with me here? He's the lead scout. I always go with him. Hawk is covering the back of the line. So this time, I'm the one who goes with you. You'll get over it. No i teraz... Pierwszy raz mam chyba jakiś większy wybór. Pilnujesz mnie, sierżancie? You think nobody noticed your little stunt at the temple? Damn right we're watching you. Now shut your trap and keep an eye on our perimeter, while I keep an eye on you. And while the captain has a nice chat about me with the red scribes. It'll be a lot easier to talk to those two-faced snakes without you hanging around. Don't worry about it. He'll tell you what you need to know. And if he doesn't tell you, then I will. Thanks, okay. Sarge. Let's get moving before everybody catches up. Czyli, dobra, mamy pierwszego towarzysza, czyżby? Oczywiście sięga miecza. Oczywiście, że po mieczu, bo jakby inaczej. Mhm.
Czyli taki typowy dialog na zasadzie, czy ja jestem twoim wrogiem, czy nie. I'm certain that even a chatterbox like you could do a passable impression. And you'd be the next one down. Possibly. Perhaps I should aim for the largest target first. Not if you want to keep both your balls. What have we here? Buffalo in person. Well, that's ciekawe. Wygląda na to, że nas wszyscy chyba znają. What's going on here? Aha. Czyżby kłopoty? Who's the scrag with the pointy ears? Thanks for noticing. I try to keep them sharp. I'm called Relmar. And I gather the red-faced fat belly with the filthy beard is none other than the famous Elric, leader of the Freeborn Blades. They call me the Captain. All the Freeborn Blades call you Captain Elric. I have no doubt that they do. As for me, I've never had much interest in titles or in military protocol. I judge people by their deeds. Nie został kapitanem przez przypadek. Taka prawda. You seem like you know enough about the Freeborn Blades to know what that means. I have enough knowledge of your history to know that your leader has made a name for himself. So, yes, call him what you will. The fact that he is your captain concerns only you and those availing themselves of your services. That's enough. We're not going to stand here bullshitting all night. Just what the fuck are you doing here, Relmar, you horse-tongued bastard? Looking for you? Well, I began by searching for the Red Scribes. Prince Arundel is wounded. We had to withdraw to Valvanor, where I learned that you were expected. I just wanted to make sure you found your way there. This is not my first walk in the wilds, arsewipe. As you can see, I'm on the right path, and we've nearly reached our destination. Captain, those creatures I told you about this morning are gathering nearby. They're probably getting ready to attack us. Ah, well, those are called chrysalids. They wait until they have gathered enough numbers, uh-huh. And then they overwhelm you. And it would seem your little group is attracting a whole swarm to the village. Well, we'll give them a welcome. Actually, in spite of themselves, these creatures do an excellent job of keeping dead walker scouts away without raising any suspicions. If we allow them to gather here and then massacre them, I fear we'll be moving their territory a bit too close to Valvanor, which will lead to our being discovered sooner or later. I suggest we send one or two men back. This will keep them separated and occupied while the rest make it to the village. I'm ready to volunteer. If you fear I might try and slip away, I know the area well. Oczywiście, pewnie nie będę tym drugim. Vulcan, you're on it. No, oczywiście. The animals and plants in this swamp are extraordinary. And the venom of these chrysalids seems very interesting. I'd love to get a chance to observe them more closely. Sybil, that is out of the question. Have you lost your mind? It's too dangerous. Aha. Oj, nie lubię takich decyzji. Czy z jednej strony mamy elfa, z drugiej czarodziejkę? Dobra, nie. Moim zdaniem ten elf będzie jednak lepszym wyborem. Chociaż czarodziejkę bym preferował, poza tym on nie chce, dobra. To jest brawo dla ciebie, dziewczyna. I jestem pewien, że walczysz dobrze. Ale na tym małym walkabout, lepiej pozwolić komuś, kto zna tę area, lead the way. Hey, Relmar. If you feel up to facing a few bug-eyed freaks, let's get going. By all means. Don't forget, I'm the one with the pointy ears. All right, we'll see you in the village. No digging around, Vulcan. No digging around. Jednakże językiem naprawdę nie szczędzą, jeśli chodzi o to wszystko, przynajmniej w napisach. No to idziemy. Miejmy nadzieję, że tym razem już starczy tych dialogów, scenek i będę mógł... Aha, super. Drzewko piromanty. I będę mógł się właśnie skupić teraz na spokojnie, na zobaczeniu co, jak, gdzie. Dobra, drzewko piromanty, kula ognia, płonąca broń. Jakieś po mnie strażnice? Strażnicze, nie strażnice. Okej. Okay. I tu jeszcze coś tego typu. Nieźle. Aha. No dobra. Czyli mam tutaj jakieś różne zdolności typowo. W sumie nawet nie wiem, co mam zrobić z tym wszystkim.
szczerze, jeśli już, to na pewno ognistą broń chciałbym sobie wzmocnić najbardziej, jak się da. Jakoś tak czuję, że to może być najlepsze, co mam dostępne. Jeden punkt dalej został, nie wiem, co z tym zrobić. W sumie dobra. Wezmę sobie sprintowanie w postawie tropiciela, mogę pomóc. I... Aha. Czyli mogę otwierać dziennik, czytać na temat wszystkich wrogów. Pewnie ogień. Okej, dobra, może jednak niekoniecznie. Dobra. Chociaż zdecydowanie ogień znacząco ułatwia starcie z nimi, tak samo jak ze wszystkim. I widzę, że towarzysze tutaj, w tej grze przynajmniej, bardziej zapowiadają się póki co na takich typowych towarzyszy. W zasadzie mogę się przydać, ale nie jestem jakiś nie wiadomo jak potężny. Bardziej niż tak jak to zazwyczaj bywa w niektórych grach. Jestem tutaj przekoksem, umiem pokonać każdego, a mnie nikt nie zabije. Dla mnie to powiem szczerze plus, bo lubię, kiedy gra jest jednak w większym wyzwaniu. Dobra, mamy 4 punkty. I najważniejsza sprawa. Okej. Mogę już wziąć pasję, nawet nie czekam. Fart i inne rzeczy dalej niedostępne. I w sumie, jak już też przy tym jestem, chyba jednak warto by było wziąć kolosa i ewentualnie jeszcze wytrzymałość. Znaczy wytrzymałość i ewentualnie kolosa, bądź to życie jednak szybko spada. W tym miejscu też już wszystko rozdysponowałem, a nie, zapomniałem kolejne punkty. Dobra. W piromancji zobaczymy może, jak teraz działają te pozostałe rzeczy. O więcej płomieni. I jeszcze więcej płomieni, okej. Nic wielkiego jak na razie, obrażenia od kuli ognia. Oj, nie pamiętam jeszcze sterowania, można się z tym będę interesował aż tak. Ha. W sumie nie wiem, na czym to wszystko polega. Ale powiedzmy, że zainwestuję w to coś. Aha. Nowe zdolności się pojawiły. Dobra. Chociaż póki co może jednak skupił się na ulepszeniu tych rzeczy, później ewentualnie te lepsze. Nie mówię o wszystkich rzeczach jasno, ale przynajmniej te, które mnie zainteresowały. Dobra. A tu idziemy. Chociaż z takim poziomem życia, jaki mam, to w sumie zdrowia bardziej niż życia, to chyba nie powinienem w ogóle się tym interesować. Okej. To ja niestety mam trochę sprzeczne interesy z tym, co ty mówiłeś. Bo jak właśnie wydawanie rozkazów LB, następnie RT, okej. Sporo zaryzykowałem szczerze, ale może i warto było. Surowy metal. Czy to już jest ostatni jak to się nazywa? Dobra, nieważne. No, ostatni pojemnik chyba. Tak, pojemnik na fart. A, pokonanym wrogom. Czyli to jest na wrogów. Dobra. Warto wiedzieć. To jest jeszcze przy okazji, jak przy tym jesteśmy, zobaczmy jak tam z rozkazami. Działaj na własną rękę. Atakuj z dystansu, atakuj wręcz. Użyj potężne strzały. Aha, czyli mogę sam zdecydować, jak on ma działać. Dobra, niech będzie potężne strzały. Moim zdaniem to może być lepszy wybór. Ale tak czy siak mamy już 29 minut. Pełno jakichś ścieżek pobocznych, które... Chcąc nie chcąc, prawdopodobnie będę musiał pozwiedzać wcześniej czy później. Nie to. Więc w sumie nie wiem, co mam do powiedzenia, poza tym, że na ten moment chyba będę kończył. Oczywiście widzę tu jeszcze... A, dobra. Dziwne, że wcześniej nie zobaczyłem, ale mogę tutaj sobie ulepszyć też pancerz. Odporność tutaj chyba na wszystko, czyli fizyczne, ewentualnie na trucizny. Ciekawe, czy wszystko mogę tak ulepszać. Nakalniki maga, odporność fizyczna, znowu. Albo czarnoksiężnika, które odporność na przerwanie akcji.
Dobra, hełmu pewnie nie mam. Znajdziecie? No nie mam. A z koszulą mogę coś fajnego zrobić? Naramienniki, taszki, klejnot trofeum. Klejnot trofeum mam, zestaw sapera, ewentualnie panaceum uzdrowiciela. Powiem szczerze, na razie niczego nie będę montował, jak mówiłem, ale trzeba będzie o tym pomyśleć jak nic. Potem znowu taszki z tego chrysylida, czyli trucizny, ewentualnie fizyczne. Naramienniki, no, naramienników jest więcej nawet. Fizyczna odporność, tutaj mamy regenerację zdrowia. A tu natomiast można przerwanie akcji. Powiem szczerze, te czarnoksiężnika najbardziej mi się podobają, ale chyba postaram się zdobyć na kolosa, bo co będzie regeneracja zdrowia jest moim zdaniem jak na razie priorytetem. A, przy okazji zastanawiam się, jak można, że tak nazwę, łączyć sobie rzeczy. Aha, czyli tutaj wykorzystując różne rzeczy można tworzyć lepsze materiały. Klejnot na przykład robi się z metalu i krwi. Spaczony klejnoty. Okej, okay, dobra. Wiecie co, no obecnie naprawdę nie będę się w to zagłębiał, robię kolejny zapis. No i ja wam dziękuję. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. No i trzymajcie się. Na obecny moment oczywiście. Hej, hej.